To jest tak zwana startówka. Czasami widzimy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i zaczyna się film. Tutaj z tej strony, tu jest perforacja na taśmie i ścieżka dźwiękowa, tu, takie kreski. Ciekawą sprawą były pętle. Pętle to było granie jednej kopii filmowej w jednym kinie i ją wożono czasami w całości, czasami w częściach do drugiego kina. Dużo pętlowaliśmy, no bo chodziło o to, że wszystkie kina chciały grać w tym samym czasie ten sam film. I to był wieczny problem. Najczęściej woziliśmy filmy z Trójmiasta, z Gdyni, z Sopotu. O godzinie 8 rano odchodził wodolot, to trzeba było ten film zawieźć do kina w Gdyni, kina Warszawa. I następny brało się film, żeby tutaj leciał. Jedna kopia była grana w dwóch, czasami w trzech kinach jednocześnie. Dystrybutorzy w miarę często się zgadzali na takie rozwiązania, ponieważ to były dodatkowe dochody z filmu. A bardzo się denerwowałam, jak jeździli z tymi filmami, bo trzeba pamiętać, że to filmy były na szpulach. To co, ja nie ma następnej szpuli i ja powiem widzom, że przepraszam bardzo, ale szpula nie dojechała? Przecież mnie by tutaj zlinczowali, jakby coś takiego było. Się strasznie denerwowałam wtedy, bo to było takie denerwujące. No. Żeby się nie szpule nam nie mieszały i żeby było wiadomo, z jakiego kina to podpisywało się szpule. Ostatni sezon, w którym grałyśmy jeszcze z taśmy filmowej 35 mm, przypada na sezon 2013. Ale ja właśnie jeszcze, całe szczęście, jako to najmłodsza, zdążyłam się załapać na końcówkę żywota, 35. I też zdążyłam poczuć jeszcze ciężar tych kartonów ze szpulami. I świeżo po zdanym egzaminie na prawo jazdy jechałam pewnego razu z Jastarni do Gdyni odebrać przesyłkę konduktorską, w której był mega ciężki film. Nie wiem, on miał chyba z 9 szpul, już nawet nie pamiętam, co to było. No i teraz zagwozdka, jak sobie poradzić i to donieść do samochodu. Wpadłyśmy z koleżanką na genialny pomysł, że miałam taką oto deskorolkę. Pobiegłyśmy do pociągu. Zniosłyśmy jakoś wędliwie ze schodów, całe szczęście, na dół, na tym dworcu do tunelu i postawiłyśmy deskę. Na desce postawiłyśmy ten karton z filmem i przez całą drogę w Gdyni na dworcu po prostu jechałyśmy z tym filmem. Jedna trzymała karton, a druga ciągnęła deskorolkę z filmem. To, co jeszcze z pracy w kinie zapamiętałem, jak z Heniem, z głuchoniemym kinooperatorem, chodziliśmy na stację, podjeżdżał pociąg, wychylał się konduktor, wołał nas i szybko, w tym czasie, jak ludzie wsiadali do pociągu, to my wyciągaliśmy szpulę z filmami, 9-7 tych pudeł i później z wózeczkiem przez pół Jastarni ze stacji jechaliśmy z Heniem do kina. Ten okres świetności, jak ja go pamiętam, te lata 60., 70., nawet początek lat 80., no nie początek, ale cały 80., to tutaj było dosłownie szaleństwo. Potem niestety VHS-y, różnego rodzaju inne środki im przekazu wyrugowały to wszystko i to kino zaczęło podupadać bardzo mocno. Wtedy rozpoczęło się wyświetlanie filmów na wideo. Ludzie przestali chodzić do kina i ówczesny agent wpadł na pomysł, zamiast filmów na dużym ekranie postawił telewizor, podłączył wideo i puszczał Rambo, Komando i to wszystko, Lody na patyku. To stawiało się tutaj taki telewizor Rubin, kolorowy. I wszyscy chodzili tutaj w tych rzędach foteli, siedzieli i oglądali filmy puszczane z wideo. Bo kiedyś
Zygmunt Kałużyński w Perłach z Lamusa powiedział coś takiego do Tomasza Raczka. Pana Marilyn Monroe jest mniej więcej tej wielkości. Moja Marilyn Monroe była gigantyczna. O co chodziło? O to, że jeżeli pewnego filmu nie obejrzy się w kinie, a potem się go obejrzy na małym ekranie, to już nie jest to samo. Oczywiście dzisiejsze telewizory panoramiczne, 40, 50, 60-calowe, troszeczkę to wyrównują. Ale dalej nie jest to mimo wszystko to, czym jest obejrzenie filmu w kinie.